dobry, tutaj Koza Seryjska. Dziś zagramy Horizon Zero Dawn. Mieliśmy zapolować dziś rano. Czemu go nie ma? Gdzie on się podział? No już Eloy jako dorosła kobieta idzie do Rossa. Co on tam robi? On po prostu tam stoi. Stoi i czeka. Eloy, jesteś. O, wszystko w porządku. Chcesz zostać sam? Nie. Musimy pomówić. Myślałem o twoim szkoleniu, Eloy. Umiesz polować, umiesz przetrwać. Ale niestety jednej rzeczy cię nie nauczyłem. Chcesz to zmienić? Oczywiście. Zawsze chłonę to, czego mnie uczysz. Dzieje się coś bardzo złego. Na szczęście to okazja na jeszcze jedną niebezpieczną lekcję. Musisz być gotowa. Albo zginiesz. Zejdź do obręczy i zbierz części potrzebne do ognistych strzał. Ogniste strzały? Mówimy o poważnym kłopocie? Jak już je zbierzesz, spotkamy się tam, przy bramie za osadą Serca Matki. Północnej bramie? Na skraju obręczy? Tak. A teraz ruszaj. Ej! Coś jeszcze? Mam zrobić coś jeszcze, kiedy będę w obręczy? Dziwnej gracie przyda się żywność. Jak znajdziesz czas, możesz zebrać dla niej mięsa na tydzień. Nie miałabym nic przeciwko, jeśli by podziękowała. Grata ceni tradycję. Milczeniem przestrzega zwyczaju. Nie obraża. Skoro tak mówisz. Dobra. Zajmę się częściami. A przy okazji odwiedzę Karsta. Eloy, każdym wypowiedzianym słowem łamie wszelkie zasady. No i bardzo dobrze. Chciałabym kupić potykacz, a żaden inny handlarz nie sprzeda wyrzutkowi. No to weź też amunicję. Dziś w nocy przyda ci się ta broń. To brzmi ponuro. Dobra, przy północnej bramie. No, widzę, że chyba od dnia premiery nie poprawiono tej synchronizacji polskiego dubbingu. Więc tutaj, jeżeli tu pojawi się jakieś desynchronizacje, to nie jest to moja wina. O, tu mamy kolejne ognisko. Nie możemy zrobić się. Nie wychyliłam nosa poza dolinę. No i tutaj mamy tak, zbierzmy marszczyle, zbierz... Dwa dni i uzyskam odpowiedzi. Dwa dni i dowiem się, kim była. I dlaczego od urodzenia jestem wyrzutkiem. Nie wiem, jeśli to cokolwiek filunia. Zmieni. Dobra. Filunia. Tam? Czas zebrać części na ogniste strzały. Muszę znaleźć stado. No, to piesek szczeka. Mam nadzieję, że się aż tak przeszkadzać. No, ale co możemy najpierw to pierwsze zadanie? Eli! Nie szczekaj! Nie wolno! Eli potrzebuje atencji. Niewiele ujdzie ich uwadze. O! Możemy tak to pozabijać. I skrywać ruchło! No dobra. Okruchy. Tak, tych skrobańczyków to i tak musimy gdzieś to tutaj troszeczkę zbijać. So. O, to jest jakaś misja poboczna. Eli! Tak, 10 rzeczy mamy. Ale tak, zbierzmy płomień biegunów. Tu musimy zrobić sobie... polowania. Proszę,
Na chwilę. To musiało zwrócić uwagę. Biegło to już spieprzył. Ale spokojnie. Jest jedna jakaś zaleta pewna, bo w końcu będziemy mogli... No niestety marszczym już poszedł szlak. Zdobyliśmy nowy modyfikator do broni. Ale tak już śpi. Boże, ta istoty mogą... Nie, bo tutaj on ma swój mit. Zwierzynę. O! O! No to jest tak kafli, który umożliwia nam... Teraz przejdziemy do potykacza. Zachowuję to na szlak. Czas odwiedzić Karsta i zdobyć potykacz. To potykacze i to materiał. Nikogo nie widzę. Chyba jest bezpiecznie. Pewnie będzie czekał tam. Chyba jest wzburzony.
za mnie wyrzutek. Wszechmatko, uchowaj. Aż dziw bierze, że mnie zobaczyłeś. Tak się rozglądasz, czy jeszcze kogoś nie ma. Tylko uważaj, bo skręcisz kark. Zawsze mam z tobą 100 nieszczęść, dziewczę. Zawsze. No i właśnie handel. Kiedy tu ostatnio wpadłam, zauważyłam, że miałeś potykacz na sprzedaż. Masz go? Jasne. Ale w zamian chcę soczewkę złomiarza. Cóż mogę rzec? Broń specjalna musi swoje kosztować. O, stać mnie. Niedawno zabiłam złomiarza. Soczewka jest w idealnym stanie. Już ja to ocenię. Pokaż. No i tu mamy tą potykacz zamian za tą soczewkę, którą mamy. No i tutaj wybieramy sobie slot. Tu mamy ten potykacz, czyli właśnie to robienie bat. Czyli oprócz tego możemy sobie jeszcze kupić z potykacza proce. No i wyrzutnia linii. No i łuk bojowy. Co wyższych poziomów. No chyba to wszystko. No tu można kupić surowce, jakieś się. Jak już sprawiłaś sobie potykacz, poćwicz sobie nim gdzie indziej, dobra? Moje życie jest wystarczająco ciekawe i bez rozsianych wszędzie pułapek. Serio? Ja już myślałam. Będziesz później w okolicy, gdybym chciała coś jeszcze? Będę tu. Jak zwykle masz zebrać i przynieść części z upolowanych maszyn. Im będą lepsze, tym więcej okruchów zapłacę. Lepiej dobrze obejrzyj to, co mam na sprzedaż. Kto wie, może mam coś, co dałoby ci przewagę podczas próby. No dobra, to już wszystko. No i to by było na tyle. Dobrze, do zobaczenia. Mam co chciałam. Czas spotkać się z Rostem przy północnej bramie. No dobra, no to teraz przystanek Rost. No dobra, już jesteśmy prawie. Ziółka kupić, możemy jeszcze marszu. Czuć jak ziemia rozmiękła. Cokolwiek tam robią, na pewno nie idzie im łatwo. Tu jest nasz Rost. Masz ogniste strzały? Mam. Te dziwne wybuchy i krzyki za obręczą. To te kłopoty, o których mówiłeś? Niedługo wszystkiego się dowiesz. Tymczasem czekamy na zmrok. Czekamy na zmrok? Jeszcze chwila, zanim się ściemni. Chyba odpocznę. Racja. W nocy nie będzie czasu na sen. Chyba tutaj będzie ten epilogą, jak dobrze pamiętam, ale tutaj sobie zapiszemy i tak jak chyba w oryginale będziemy zobaczyli tego. Nie, gdzie tam. Otwierają bramy dla wyrzutka? Przed zhańbieniem darzony byłem szacunkiem.
też mi prawo plemienne. Zawsze milczałem, a teraz oboje musimy milczeć, bo to już nie jest obręcz. To prawdziwa dzicz, Aloy. Z zagrożeniami, jakich jeszcze nigdy nie widziałaś. Ale cielsko, co to była za bestia? Plemię zwieje piło zębami. To coś nowego i wściekłego. Od kiedy pojawiły się 10 lat temu, zdążyły już zabić wielu wojowników. Tak. No i chyba na takiego piłozęba będziemy oczywiście polować. Podążaj ścieżką. To niedaleko. Ta chata. Co się tu stało? Maszyna się stała. Jaka maszyna robi coś takiego? Taka, na którą właśnie polujesz. O, jasne. Ja bym sobie zapisała najpierw, bo tego piłozęba zrobimy kiedy indziej. Chyba. Chyba nie ma wyjścia, ale tutaj i tak skończymy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.